Huta Królewska. Nosiła też nazwy Piłsudskiego i Kościuszki. Tutaj się znajdowała. A działający tu współcześnie zakład zachował nawet nazwę huty, odwołując się tym samym do jej dziedzictwa. Jej architektoniczne założenia uznawane są za najwybitniejsze osiągnięcia w historii architektury. Huta Królewska i Kopalnia Król. Dwa zakłady żyjące z sobą w symbiozie. A wokół rodzi się miejscowość. Królewska Huta. Dzięki hucie i dzięki kopalni. W 1868 roku otrzymuje prawa miejskie, a 4 lata później przyjeżdża tu z Berlina malarz Adolf von Menzel. W przeciwieństwie do poprzedników, takich jak na przykład Ernst Wilhelm Knipel, nie malował huty od zewnątrz, w szerokim horyzoncie otoczenia, ale wszedł w jej wnętrze, w jej trzewia. Spojrzał ludziom w oczy, patrzył na ich ręce, na ich twarze. Sporządził 150 szkiców, rysunków. Patrzył intensywnie, lękając się wchodzenia w tą przestrzeń niczym z mitologii greckiej, niczym z Hadesu, ponieważ nie był przekonany, czy jakiś błąd nie sprawi, że utraci zdrowie lub życie. Ale był zafascynowany ludźmi, maszynami, światłem, ogniem, dźwiękiem. Powrócił do Berlina. W 1875 roku świat zobaczył jego fascynujący obraz, walcownia żelaza, nowocześni cyklopi. Jedno z najważniejszych niemieckich XIX-wiecznych dzieł sztuki plastycznej. Oto wnętrze huty. Oto hutnicy skupieni wokół ognia. Ludzie pewni siebie, silni, działający w zespole, świadomi swoich umiejętności, świadomi niebezpieczeństw, jakie niesie z sobą ich praca. Patrzący w ogień, wchodzący w funkcję czasu, ponieważ potrafią w jedną noc zrobić więcej niż czas przez tysiące lat, czas z tymi ukrytymi w ziemi skarbami. Wspaniale pisał o tym Mircea Eliade w książce Kowale i Alchemicy, wskazując na to, że starożytny kowal, ten, który wydobywał z głębi ziemi rudy, przetwarzał je, był jak demiurg. Zresztą nowocześni cyklopi to podtytuł niosący ze sobą bardzo ważną treść. Wyglądają jak ludzie naznaczeni boskim pierwiastkiem. Oni wiedzą, co robią. Oni wiedzą, kim są. Przypominają akuszerów, którzy wokół stołu, na którym rodzi się nowe życie, tworzą nową historię i odbierają to życie. Jako żywo, pod tytuł Nowocześni Cyklopi, wszystko dopowiada. Spójrzmy na dzieło powstałe 10 lat wcześniej w innych okolicznościach, stworzone przez innego artystę. Oto Artur Grodger w igołomskiej kuźni przygląda się kuciu kos. Czyż ci przy ogniu nie wyglądają także jak cyklopi? Niczym ludzie z boskim pierwiastkiem. Tak patrzono w drugiej połowie XIX wieku na ludzi przemysłu. Wciąż ideał poety i inżyniera były tymi ideami pierwszymi dla mężczyzn w Europie
Europie przemysłowej. Z zachwytem patrzono na twórców nowoczesnego świata. W tle, w głębi, najpewniej sam autor obrazu patrzy na sklepienia huty niczym na sklepienia gotyckiej katedry, bo tak to już wtedy było. Zakłady przemysłowe, biblioteki narodowe, dworce kolejowe, gmachy parlamentów budowano niczym w średniowieczu wielkie, wspaniałe katedry. Oto katedry nowoczesności. Oto znak czasu. A w nich, w głębi, mrówcza praca znakomicie z sobą współpracujących, świadomych swoich umiejętności i swojego znaczenia ludzi. Menzel na swoim obrazie to 158 na 254 cm namalował cały cykl produkcyjny. W prawym dolnym rogu widzimy ludzi spożywających posiłek. W centrum istotę hutniczej pracy, ale tuż obok pracownik z uformowanym kęsem. Wychodzi, za chwilę znajdzie się poza kadrem. Coś niezwykłego. To jak symfonia. To jak jedno wielkie doświadczenie polifonicznej wspólnoty skierowanej w jedną stronę, ale zróżnicowanej oczywiście. Obraz Menzla powstaje między 1872 a 1875 rokiem. Później, w 1919 roku, młody rosyjski kompozytor Aleksander Mosołow pisze utwór Zawód. Odlewnia żelaza. Słyszymy to, co widzimy na obrazie Menzla. A wcześniej jeszcze, przed tym, gdy Menzel namalował swoje dzieło, w roku 1854, odwiedzając siemianowicką hutę, Józef Lompa, zachwycony, napisał słowa, które są tym samym, co widzimy na obrazie Menzla i co słyszymy w muzyce Mosołowa. Oto niemiecki malarz, rosyjski kompozytor, Ślązak o polskiej świadomości. Między 1854 a 1919 rokiem, różnymi językami, zarówno dosłownie myśląc, polski, niemiecki, rosyjski, jak i metaforycznie, słowo, obraz, dźwięk, wypowiadają frazę przypominającą o wspólnocie, jaka tworzy się w Europie, nie tylko teraz tu, ale od tysięcy lat. Posłuchajmy muzyki, spójrzmy na obraz i posłuchajmy słów. Józef Lompa do Wojciecha Lipskiego o siemianowickiej hucie. Maszyny huczą, głuszą, terkocą, trzaskają, świszczą, ryczą,
Byją, jęczą, parskają, charczą itd. A obok nich ludzie. W zawód pracują i znów jak machiny. Jeden drugiemu w kleszczą żelazo podaje, drugi w kleszcze chwyta itd. A wszystko jak pod niesłychaną wojskową komendą najporządniej milczkiem się dzieje. Stały tu wielkie piece. Powstaje tuż za tymi budynkami, za ich resztkami, Muzeum Hutnictwa. Czas nie zatrzymuje się w miejscu. Czas przywołuje pamięć wszystkiego tego, co zabierając ze sobą w przyszłość, zabieramy jako bezpieczny bagaż potrzebny nie tylko do tego, żeby przeżyć, nie tylko do tego, żeby nie zapomnieć, skąd się jest, kim się jest i dokąd się idzie, ale by odnaleźć w samym sercu własnej historii i historii tego, który obok, który przede mną i który za mną, sens spotkania. Sens tworzenia, sens budowania więzów, tworzenia więzów, sens życia zanurzonego w przeszłość, dlatego, że wychylonego ku przyszłości.